Rozpoczynamy rozważanie naszego tematu. Psalm 25, werset 16. Psalm 25 jest to psalm, w którym autor, tak, czyli Izraelita, prosi o pomoc Bożą w obronie przed wszystkimi nieszczęściami. Tak. Szczególnie o tym mówi ten werset 22, ostatni. Boże, wybaw Izraela od wszystkich, niedoli jego, tak, od różnych tych nieprzyjaciół, jakby nas atakują. I poszczególne wersety odnoszą się do kolejnych liter alfabetu hebrajskiego, które, jak wiemy z naszych rozważań, pokazują plan Boży w różny sposób. Alfabet hebrajski składa się z 22 liter, które można podzielić na trzy grupy po 7 liter i każda z nich pokazuje konkretne rzeczy. Pierwsze 7 liter pokazują drogę do usprawiedliwienia z wiary i usprawiedliwienie z wiary. Drugie 7 liter to jest droga do chwały, czyli do spodzania i narodzenia z ducha i co się tam dzieje. A trzecia siódemka, na której obecnie jesteśmy, jest to droga święta, czyli zbawienie powszechne dla całej ludzkości w wieku tysiąclecia. Zaczęło się ono od litery samych, tak, czyli kolczastej tarczy, tak, którą się trzyma w ręce i tak dalej, to jest podniesienie. I powiedzieliśmy sobie między innymi, że to pokazuje zmartwychwstanie, tak, podniesienie ludzi z grobu. Kolejną literą tej trzeciej siódemki jest litera Ain. Ain, czyli oko. Oko. Oko, oko, to tutaj o dwóch nerwach, tak? Które pokazuje, że w dniu sądu, w którym jest tysiąclecie, ludzie będą się zapoznawać z tym, czego Bóg od nich chce i czego nie chce, żeby oni robili. I tutaj jest ciekawie ona wygląda, ponieważ Zain, tak? Czyli ten miecz, wydawało mi się, że to pokazuje na ekranie, a nie pokazuje. Już udostępniam. O właśnie, że litera Zain, która jest częścią litery Ain, tak, odcina kawałek od waf. Tak, czy tam od tutaj waf, a tam rozważaliśmy, że tam jest od jud. Czyli tak, no, pokazuje, co powinno być, a co nie powinno być. No i ogólnie na początku jeden z procesów Dnia Sądu, tym pierwszym, jest pouczenie, poinstruowanie tego, jak powinno się, czego Bóg chce i tak dalej. No i to jest między innymi właśnie to. Pozostałe elementy procesu sądu to doświadczanie, tak? Czyli wychowywanie sprawiedliwości oraz karanie w celu poprawy. I czwarty element to wydanie wyroku, ale on jest dopiero na samym końcu, kiedy te poprzednie elementy sądu się zakończą. I obecnie mamy literę P, czyli co? Czyli usta. Tak? Litera P, czyli usta. A w literze P ten biały, tak, ten biały fragmencik tam w środku, to jest litera bet. A litera bet to było? Tworzenie. No tak, ale w naszym kontekście głównie to jest słowo. Słowo. W ustach jest słowo. No i też to jest takie bardzo ciekawe i znamienne, i to jest dość istotne. Tutaj mamy napisane, że jest to P albo F. I zależy to od tego, czy w środku jest kropka, czy też jej nie ma. Tak, jest ten dagesz. I już przy rozważaniach psalmu 119, jak to rozważaliśmy, to mówiliśmy między innymi, że na owej drodze świętej, po tym jak ludzie zostaną podniesieni, tak, z tego stanu śmierci, jak zostaną pouczeni, co powinni robić, tak, czyli będą patrzeć, to później zaczną mówić, czyli od, jak to się nazywa,
po dowiedzeniu się, jak powinni robić, zaczną to robić, tak? Czyli wypowiadać. I to wszystko jest po to, aby dojść do litery Cadi. A Cadi to jest sprawiedliwość, czyli do stanu sprawiedliwości. Takiego, który można otrzymać, tak? Zapewnić sobie życie wieczne. No i to jest właśnie droga święta. Od podniesienia ze stanu śmierci, pouczenia, doprowadzenia do stanu takiego, który będzie się nadawał w Królestwie Bożym, do stanu właśnie sprawiedliwości. I to jest pierwsze cztery litery tej drogi świętej, właśnie o tym mówią. No i obecnie mamy przypomnienie tego, co oznacza litera P oraz no, samej treści tego wersetu, czyli o czym tutaj jest w tym wersecie. Więc przeczytajmy go sobie w różnych przekładach. Aż właśnie 16 werset Psalmu 25 w kontekście obrony przed różnymi nieprzyjacielami. Tak jest, odnosi się do litery P. P albo F. No i przeczytajmy. Zwróć się ku mnie i zamiłuj się nade mną, bom jest Śmiwi. i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i ubogi. To była Biblia Warszawska. Gdańska, wejrzyj, że na mnie, a zmiłuj się nade mną, bom jest nędzny i opuszczony. Poznańska, zwróć się do mnie i zlituj się nade mną, bom samotny i nieszczęśliwy. Dziękuję. Krakowska, racz zwrócić się ku mnie i okaż mi swą łaskawość, bo samotny jestem i w uciśnieniu. Tysiąclatka. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Tak. Jeszcze jakiś inny przykład, coś mówi bardziej. To jest na końcu to ubogi. Bywa tłumaczony jako opuszczony, tak? Uciśniony, potrzebujący, biedny, nieszczęśliwy, żebrak. No dobrze. I o czym to jest? Kiedy może Pan Bóg okazał swą łaskę ze względu na taki marny stan tego, który tak się właśnie czuje, właśnie tak, że tak powiem, nędznie, bez, jeżeli nie czuję, że Bóg go wspomaga, to wtedy właśnie no, czuję się taki opuszczony, samotny i potrzebuję pomocy Boga w przezwyciężaniu różnych swoich słabości. A, dziękuję. Bardzo dużo, bardzo fajnych myśli. Chciałbym pogłębić jeszcze. Co tu jeszcze jest? Kto to mówi? I w jakim kontekście? No, na pewno ktoś, kto czuje się grzesznikiem. Myślę, że ten tekst dobrze koresponduje z tekstem w Ewangelii Mateusza odnośnie celnika, który znalazł się w świątyni i nie śmie oczu podnieść do góry i mówi: Panie, bądź miłości mi grzesznemu. No, dziękuję. I co Pan mu powiedział? O nim powiedział? Powiedział, że ten poszedł usprawiedliwiony z grzechów swoich, tak? No właśnie, to jest istotna sprawa, nie? Co jeszcze powiemy o tym, kto tutaj mówi?
Jeżeli to jest ten trzeci okres, No właśnie, czyli patrzymy z punktu widzenia czasu, tak, nie? tak. Czyli to mówi człowiek, który nie poświęcił się Bogu w czasie, kiedy był czas na poświęcanie się Bogu, a korzysta z tej wolnej łaski. Ale w tym okresie, w tym tysiącletnim okresie naszego rządu, naszego Pana, on zauważa swój niski stan i tak go ocenia. Tak. I prosi Boga o społeczność z sobą, pomimo tego, w jakim stanie się znajduje. Dziękuję. Czyli zobaczmy, on jest sam podniesiony z grobu, tak? Bo żyje i cokolwiek mówi, tak? Po drugie, zauważył swój stan, czyli jego oczy, jego ain miały do czynienia. I teraz jest P, mówi o swoim aktualnym stanie. Nie? Czyli o wybawienie od jakich wrogów prosi? No od grzechu, błędu, Samolubstwa. samolubstwa i no nie wiem, czy światowość w tamtym czasie jeszcze będzie takim No wielkim. pewnie będzie. Pewno będzie, no. Nie wiemy tego, bo na pewno, bo jeszcze tak nie żyjemy w tym okresie w sensie rozwiniętym, ale jest to. Na początku, na pewno tak, początek tysiąclecia, w którym żyjemy, tak, no to światowość kipi i Kipi, wypływa wszędzie. tak. Więc z pewnego punktu widzenia niektórzy mogą powiedzieć, że jest jeden z największych wrogów obecnie. Tak, bo ona odciąga uwagę od Boga. No tak, ale to ma się wkrótce zmienić. No ale to jeszcze musi jakiś czas historii przejść. Czyli, że ten obrazek, który teraz rozważamy, to jest czas przed nami, nie za nami. Czyli tak prospektywnie i generalnie to widać, że ta mowa jest o tym trzecim okresie, właśnie o tej drodze świętej, prawda? Czyli bardzo dobrze to koresponduje z tym, co wiemy na temat Bożego planu, prawda? Ale zupełnie przy okazji może też pokazywać, no inaczej, każdy grzesznik jak przychodzi do Boga i się orientuje, włącznie z tym celnikiem, który tam przyszedł, to ten celnik też się zorientował, że jestem marny, tak? No i co wtedy Pan powiedział? Że on odszedł usprawiedliwiony. Tak. Dlaczego? No, dlatego, że okazał skruchę i Dokładnie. no, nie był tak bardzo zadowolony z siebie, jak ten Dokładnie. faryzeusz. Tak? Dokładnie. I popatrzył tam, gdzie miał popatrzeć, tak? Bo przypominamy sobie werset 15 poprzedni. Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje, prawda? I powiedzieliśmy, że to między innymi pokazuje tego pokąsanego wężami grzechu, który patrzy na węża miedzianego, czyli na Jezusa, tak? I teraz mamy kontekst, tak? Jaki? Jak ja już się popatrzyłem na tego węża miedzianego, to teraz, werset 16, zwróć się ku mnie i zlituj się nade mną. Czyli nie, to jest prośba do Pana, żeby zwrócił się do mnie i zlitował się nade mną. No tak, czyli że to właściwa samoocena, czyli niska samoocena, stan tak nadający się do przyjęcia przez Boga przy zastosowaniu ofiary naszego Pana, jego Dokładnie. zasługi. No i prośba, że ja się zwróciłem do Ciebie, Boże, tak? Czy Panie, no bowiem w tysiącleciu królem jest Pan Jezus, tak? Tak. Ja się zwróciłem do Ciebie, jak Izraelita
tam kiedyś z przeszłości do tego miedzianego węża, no to teraz ty zwróć się ku mnie, tak? Czyli ja ci zaufałem, że twój sposób, twoje lekarstwo mnie może wybawić. No więc Zauważ mnie. dokładnie, teraz zrealizuj swoją obietnicę. Także, że właśnie ten sposób jest. No. I tutaj przypomnijmy sobie też te wersety, które były no, nie wiem, zasugerowane, ale o nich nie powiedzieliśmy. Czyli Ewangelii, słowa Pana Jezusa. Ewangelia Mateusza 11:28. Czy Ewangelia Mateusza 11, rozdział 28 werset. No i do 30. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, Proszę. 27 do 30. Proszę bardzo. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, żem jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Dziękuję. Dziękuję. Czy chodzi o literalne ciężary No niech. i literalną fizyczną pracę? No raczej nie. No właśnie, bo inaczej Pan Jezus wymówił, że jak pracujecie u swoich pracodawców, tak, i tam się męczycie, to chodźcie pomęczyć się dla mnie. Tak? Nie. Z pewnego punktu widzenia. Ja wam dam taki rodzaj ciężaru, który jest lekki. No więc to, że tak powiem, gdyby porzucić swoje ziemskie prace, byśmy z głodu umarli, tak? Więc to na pewno nie mogę o to chodzić. Więc jakaż to praca? Jakie obciążenie? O czym tutaj mówi Pan, że jesteście spracowani i obciążeni? Czym? No, walką z grzechem, ze słabościami, z upadłym stanem. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I zobaczcie, że to jest ta sama prośba, co tutaj w tym psalmie, prawda? Tylko, że tam Pan mówi, że wy, którzy jesteście obciążeni tymi grzechami, tymi walką z tymi wężami ognistymi, które na was nastają, to przyjdźcie do mnie, tak? A ja dam wam odpocznienie. Spójrzcie na ten drzewiec z tym wężem miedzianym. I to jest odpowiedź tak naprawdę na to zaproszenie. A czemu tutaj są słowa zwróć się do mnie? Do Pana. Prośba do Pana, żeby zwrócił się do tej osoby. To przedstawia w Biblii to, że ktoś się do kogoś odwróci w jego kierunku. Znaczy stan łaski raczej to jest, jeżeli No właśnie. Bóg jest odwrócony do kogoś twarzą, przedstawia stan łaski. Stan niełaski przedstawia ten stan, w którym Bóg się odwraca od człowieka i nie widzi go. Nie widzi jego stanu grzesznego, bo nie chce na to patrzeć. Jak się przychodziło do króla i tak dalej, chodziło o to, żeby się z nim zobaczyć, tak? Każą twarz. Jak ci nie chciał przyjąć, tak, jak się odwracał, zresztą do dzisiaj. Tak, wiemy, że jak z kimś rozmawiamy, to byśmy chcieli, żeby ten ktoś z nami rozmawiał. Bo jak się odwraca, to albo rozmowa jest skończona, albo nie chce z nami rozmawiać. I na pewno nie jest skłonny spełnić prośbę, jaką do niego przyszliśmy, tylko się odwraca. Nasza sprawa zostaje niezałatwiona. A tutaj, jak się zwróć się do mnie, czyli odwróć się do mnie, to chociaż zwróć na mnie uwagę, tak? Ja tutaj mam sprawę. Poświęć mi chociaż odrobinę swego czasu. A tu nie tylko, ale i zlituj się nade mną.
Czemu ten ktoś prosi, by Pan zlitował się nad nim? To odpowiedzieliśmy, ale Nad jego powtórzmy. grzesznym stanem, jakim jest, jak się mówi. Tak. Poszukajmy tego słowa w innym miejscu. Kto tak powiedział? Zlituj się nade mną. Na przykład Ewangelia Marka, rozdział 10, wersety 47, o, od 46 do 52. Ewangelia Marka, 10 rozdział, od 46 do 52. I zobaczcie, jak to pięknie koresponduje z naszym tematem. Tak zupełnie w cudzysłowie przypadkowo. Przeczytajmy. Emilka, przeczytaj. Przychodzą też do Jerycha, a gdy on, jego uczniowie oraz znaczny tłum wychodził z Jerycha, syn Tymoteusza, Bartymeusz, ślepy siedział przy drodze żebrząc. A kiedy usłyszał, że to jest Jezus, Nazareńczyk, zaczął wołać mówiąc: Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Widzicie? Ta sama prośba. Dalej. Więc gromili go liczni, aby zamilkł, ale on tym bardziej wołał: Synu Dawida, zlituj się nade mną. A Jezus zatrzymał się oraz kazał go zawołać. Zatem zawołano ślepego, mówiąc mu: Ufaj, stań, woła cię. Zauważcie, momencik, jaki on był, jaki był jego stan? No, był ślepy, nie? Był ślepy, tak? Jaką literę rozważamy? O tym, że ślepy woła, tak? Że ten, kto był Ain, woła. Dobra, czytaj dalej. Ciąg dalszy. 49 jeszcze raz przeczytaj. A Jezus zatrzymał się oraz kazał go zawołać. Zatem zawołano ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. Po pierwsze, ufaj. Potem wstań, czyli samech. Widzisz, był podniesiony, bo on cię woła. Czytaj dalej. Zaś on odrzucił swój płaszcz, powstał i przyszedł do Jezusa. Poczekaj. Tak swoją drogą, tak na bieżąco. Co to jest płaszcz w Biblii? Okrycie Szata. jest szafa zewnętrzna. Tak. Swoje zdziwienie, swoje Zdziwienie. własne, nie? Tak. Odrzucił swój płaszcz, swoje sposoby usprawiedliwienia, to co w jego oczach i tak dalej. Dobra, powstał i przyszedł do Jezusa. No? A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? Zaś ślepy mu powiedział: Mistrzu, abym odzyskał wzrok. Więc Jezus mu powiedział: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. I zaraz odzyskał wzrok oraz szedł drogą za Jezusem. Widzicie? Droga święta. No, nawet za bardzo komentować nie trzeba w takim kontekście. Przyłączył się do orszaku, który już podążał za Jezusem. Wiara go uzdrowiła, został usprawiedliwiony z wiary. Ten, który był ślepy, zaraz odzyskał wzrok, czyli ten na niego Ain został uzdrowiony i on teraz szedł drogą za Jezusem. Zobaczcie, jak się we właściwym kontekście ukaże, to się klocki się samo układają. Zupełnie. Bez żadnych tam problemów. Zwróć się do mnie i zlituj się nade mną, bo on samotny. Czemu ten ktoś mówi, jestem samotny? Kogo mu brakuje? Jezusa mu brakuje, Potrzebuje. dokładnie. Brakuje mu Jezusa, dlatego jest samotny. Tak? Jak to liczbą doskonałości ludzkiej jest, natury ludzkiej jest 10. Z czego Jezus jest jedynką, a my jesteśmy zerem. Bez Jezusa jesteśmy zerem. Nim jesteśmy. Dziesiątko. Jestem samotny i nieszczęśliwy. Nieszczęśliwy, opuszczony, żebrak w uciśnieniu. Czyli? Z powodu grzechu, tak?
Dokładnie. swoich słabości. Dokładnie. Jestem biedny, tak? Żebrak, nieszczęśliwy, uciśnienie. Dlaczego ten ktoś jest biedny? Ubogi w duchu. Że... A nie, on nie? nie jest ubogi w duchu. Aha, nie. Że... nie. To dlaczego jest biedny? Ponieważ nie może że... korzystać w pełni z praw tysiąclecia. Bez Jezusa. On dopiero z Jezusa może korzystać. Czyli może przejrzeć. Tak jak w tym. Ten ślepy, tak? Tak, tak. Mhm. Jaki jest stan ogólnie ludzi tego świata w obecnym czasie? No, są ślepi. Nieświadomości. Tak. Objawienie, rozdział 3, wersety 17 i 18. No nawet 19. Objawienie, rozdział 3, od 17 do 19. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wstąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. A w innym przekładzie. Albowiem powiesz, jestem bogaty i wzbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś ty biedny i mizerny i ubogi i ślepy i nagi. Tak? Dokładnie to, w jakim stanie jest ten, kto tutaj mówi. Tak? Biedny, mizerny, ubogi, ślepy, jego ain nie działa dobrze. Jest zamknięte i nagi. Radzę ci, abyś kupił mnie złoto, bo mnie doświadczone, abyś był bogaty i szaty białe, abyś był obleczony. I tak dalej. A oczy twoje, ten twój ain, namasz maścią wzrok naprawiający, abyś widział. Ja którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. Bądź wtedy gorliwym, a pokutuj. Tak? Czyli zobaczcie, że którychkolwiek miłuje, a w dniu sądu to, co będzie robił Pan, to będzie właśnie z tego powodu. Strofuje i karze. Czyli te procesy sądu względem nich przeprowadzam, żeby ich nauczyć sprawiedliwości, tak? I podnieść właśnie z tego nędznego stanu, w jakim oni są. I jaka jest porada? Bądź gorliwym, a pokutuj. Tak? Czyli co inaczej mówiąc, mówi ta porada. Bądź gorliwym, a pokutuj. Czym gorliwym? Wierzę, czy coś. Naśladowaniu Jezusa. Czym jeszcze? Bardzo dobrze, ale czym jeszcze? Właściwym postępowaniu. Właściwie, że ja którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. A wy bądźcie w tym gorliwi. Czyli w czym? W odbieraniu kar. I stropowania, czyli że w pouczaniu. Bycie nauczanym, tak. Tak, tak, bo to jest forma pouczania, czyli uczenia, w jaki sposób Jezus uczy swoich naśladowców, swoich no, tych, którzy idą, postanowili iść w jego kierunku. Przez strofowanie, a co to strofowanie? No więc to są różne wymówki i różne sposób poprawiania, no i przez karanie. A karanie to co? A to karanie to jest wynikiem tego, że no, nie szedłeś tak, jak powinieneś iść. Ty miałeś szansę iść dobrze, ale poszedłeś źle. Za to należy się kara, a zwłaszcza kara należy się za którą część? No za światową część przestępstwa. Jak ty być gorliwym?
No, jeżeli masz wiarę, to będziesz gorliwy. Jeżeli jej nie masz, to nie masz szans. To I powiesz, to tak. to ja nie chcę tego. Trzeba chcieć wiele karań, że tak powiem, i być, Panie Boże, karaj mnie coraz bardziej. Jeżeli widzisz, że na to zasługuje, to tak trzeba prosić. Dokładnie. Inaczej. Wola Boża w stosunku do siebie. Tak, to żeby Bóg w swoim kierownictwie, w swojej opatrzności, Łaska. tak, no łaska to już tak. Jak się nazywa cecha charakteru, którą ma być tutaj przejawiana właśnie w bardzo gorliwy sposób? Zaufanie. Myślę, że zaufanie. Czyli wiara. Systematyczny. Wiara. Wiara. To... A co powiedzieć o cichości? Czyli to jest jedna z cech, Co która to jest jest cicho. cichość? No to właśnie jest takie słuchanie Boga. Pozwolenie się pouczyć. Pozwalanie się pouczyć. Skłonność do bycia nauczonym. Tak? Czyli bądźcie gorliwym w tej okazywaniu skłonności do bycia nauczonym. A jaki jest dzisiaj inny obraz, który też to może pokazywać? Ja wiem, że tak powiem, ciężko wam będzie zgadnąć, o co mi chodzi, nie? Ale tą Może. aktywności w obecnym czasie, które poniekąd to pokazują, tą taką gorliwość w tej nauce. A już jest podpowiedź. Na przykład, jak się uczymy gry na instrumencie, nie? To na czym polega ta nauka? Na ćwiczeniu. Na ćwiczeniu. Mhm. Ile tego ćwiczenia? Na codziennie, dużo. Ile dużo codziennie? Tak, żeby coraz lepiej chodziła ta gra. No. A kiedy są te efekty? Jak się robi to regularnie i dużo. I długo, I i długo. długo. Jest taki zespół YouTuberów, właśnie Two Set Violin, czyli zespół dwóch skrzypiec, nie? I oni mają taką inicjatywę Leaning 40 Hours, czyli ćwicz 40 godzin dziennie. To jest ideał, żeby ćwiczyć 40 godzin dziennie. Dobrze. Rozumiecie? A może na dwóch to jest? Nie, nie. O co chodzi? Żeby się nie poddawać, nie? I przekraczać swoje ograniczenia. Nie? Bo 40 godzin to jest na tydzień. No Normalna właśnie. porcja pracy. Tak. Oni to chcą za dzień zrobić. No, dobre. A w każdym razie, wiecie, oni dużo żartują z tego właśnie, że jednak jest dużo tej prokrastynacji, czyli odsuwania, odciągania, ale chodzi o to, żeby chociaż trochę do tego ideału dochodzić. Czyli, że nawet jeśli ćwiczysz i przestajesz, to żeby wracać, ponieważ praktyka czyni się mistrza. Nie? I tutaj mamy strofuje i każe, którychkolwiek nie umie. Zobaczmy. Inaczej, jakiś czas temu oglądałem jeden z ich filmów, który postanowił się nauczyć jakiegoś tam techniki. Mówi, że od zawsze miał problem, żeby się nauczyć tej jednej techniki, jakiegoś tam znoszącego się smyczka, żeby się posuwał w taki skokowy Aha. sposób do góry. Że zawsze to mu jakieś takie nie do końca równe to wychodziło, bardziej tak na takiej zasadzie, że no tak bardziej udawane niż faktyczne. No i tam pokazywał swoje sprawozdanie, że przez tydzień ćwiczył tylko i wyłącznie to. Rozumiecie? Przez tydzień czasu, codziennie, przez ileś godzin dziennie ćwiczył tylko i wyłącznie to, żeby ten smyczek prowadzić tak pod górę w takim równym kroku, żeby to było rytmiczne. Rozumiem, że on to robi w słuchawkach. Inaczej. To jest kupa czasu poświęconego, żeby skorygować jeden mankament. A myślicie, że nasze problemy z naszym charakterem to się prosto naprawia? No nie, prawda? Oczywiście, że nie.
I czasem nam jest potrzebne dużo czasu, żeby skorygować chociażby taki jeden prosty mankament. I tutaj mamy, którykolwiek miłuje, tych strofuje i karze. Jak to jest z tą miłością, która objawia się tym, że otrzymujemy strofowanie, czyli te napominania i jeszcze kary? Co to za miłość, która ciągle tylko gada i karze? No tak to już jest, że z tego jakoś tam ciężko może wypracować, tak, pewne rzeczy. Ponieważ no, projekt z natury jest taki uparty i wie lepiej, więc no to jest taki, no, taka jedna z takich metod skuteczniejszych, która no, wpływa na to, żeby zaszła jakaś zmiana w człowieku. A dlaczego to jest intencją, która stoi przed tym wszystkim, jest miłość? Że to ma być celowo, ma docelowo odnieść dobry skutek, tak? To jest docelowo dla naszego dobra, tylko że... Ponieważ, bardzo dobrze mówisz, jaka jest alternatywa, jak się nie nauczysz? Nie będziesz umiał. No, I? No to przepaścisz tę szansę, tak? Dokładnie, a szansa jest na zbawienie i na życie wieczne. Więc jak nie nauczysz się tej sprawiedliwości, to jaki jest twój koniec? Niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość. Tak. A musisz być sprawiedliwy, żeby mieć to życie wieczne i żyć wiecznie. Takim obrazem, który to tak wydaje się, że bardzo dobrze pokazuje, to jest Księga Hioba, gdzie Bóg, kiedy zezwala szatanowi na doświadczenie Hioba, daje pewne ograniczenie, ale życia jego nie dotkniesz. Czyli, że możesz go maltretować w sposoby, jakie ci przychodzą do głowy, ale niech ci nawet do głowy nie przyjdzie, żeby go mu odebrać życie. To jest miłość Boża. Czy miłość do naszego Pana to była inna miłość? Kiedy go prosił, jeśli ten kielich może mnie minąć, ale twoja wola, nie moja, niech się stanie. Wolą Bożą było, żeby ten kielich go nie minął. I ten kielich go nie minął. A czy Jezus, czy Bóg Jezusa nie miłował w tym momencie? On miłował go największą miłością, jaką możemy sobie wyobrazić. Ja przypuszczam, że kiedy Jezus, znaczy wyobrażam sobie, że kiedy Jezus nosił największe cierpienia, to Bóg patrząc na to płakał. Ale nie mógł wycofać tych najcięższych doświadczeń, dlatego że plan, który założył na odkupienie całego rodzaju ludzkiego, nie wykonałby się. A poza tym, dziękuję. Co doprowadzały? Do czego te doświadczenia, w których Pan Jezus był, doprowadzały? Jaki był ich skutek? Dokładnie. Czyli jego charakter zyskiwał niesamowite wyżyny. Że pomimo różnych rzeczy on zachował posłuszeństwo i ten charakter się nie psuł, tylko wiara się wzmacniała. Ten charakter zyskiwał niesamowity szczyt. Po co to wszystko było potrzebne? To było wiele przyczyn i jedną z nich to była taka przyczyna, żeby w każdej sytuacji, najbardziej nawet ekstremalnie trudnej, Jezus, który w bardzo krótkim czasie już miał otrzymać naturę boską, gdzie śmierć byłaby niemożliwa, nie zwątpił w słuszność planu Bożego,
miłość ojca i nie zrobił w przyszłości problemu. I żeby wszyscy byli tego świadomi kiedyś, później, w przyszłości. Tak. Inną jeszcze gałęzią tutaj tego było to, żeby nawet najwięksi przestępcy, a wiemy, że najwięksi przestępcy w prawie izraelskim mieli być zawieszeni na drzewie, a więc Jezus musiał być zawieszony na drzewie, żeby nawet najwięksi przestępcy mogli skorzystać z odkupienia, które jego ofiara zapewniała. Dziękuję. No właśnie. Czyli mamy tutaj w tym psalmie właśnie kazaną osobę w sytuacji, w której dociera do niego właśnie, jaki jest jego własny stan, kto jest jego zbawicielem i że trzeba coś zrobić, prawda? Z tym wszystkim. I jest chętny i skłonny zacząć się uczyć. I prośba właśnie o pomoc w tym nauczaniu. I dzięki temu, że Jezus przeszedł te wszystkie doświadczenia, tak? Mamy napisane, że jest, a zresztą w liście do Żydów to jest napisane, że te wszystkie doświadczenia on zniósł i dzięki temu może rozumieć nasze rzeczy. Znajdę tak szybko. No, mniejsza z tym. Pamiętamy go. Dobrze. Wróć się do mnie i zlituj się nade mną, bom samotny i nieszczęśliwy. No to spójrzmy na to teraz z punktu widzenia tej litery. To są usta. Usta, w których może być dagesz lub nie. No i, że tak powiem, co to ma wspólnego z tym resetem trochę. Bo jak zwróć się do mnie, no to znaczy już o wielu tych rzeczach tam powiedzieliśmy, prawda, czemu to jest. Ale sam wygląd tej litery, zwróć się do mnie i zlituj się nade mną, zwróć się do mnie, to by raczej te oczy, tak? Te ain, żeby tutaj się popatrzył. Można słownie zwrócić się. No zobaczmy tutaj na te litery. Pisanie i litery P. To jest ciekawa sprawa. Tak się zastanawiałem w ogóle, że bardzo dziwny sposób jest pisania tej litery. Widzicie? Kolejność. Emilka, zobacz. Jaka jest kolejność pisania tej litery? Jak ty byś pisała tę literę, gdybyś ty miała napisać tę literę? No to najpierw bym zaczęła od tej kreski, co jest tu jakby ta do środka. Nie? Od dwójki. Tak jakby, nie? Od dwójki i potem bym, nie odrywając, by to jedną linią, taki ślimak narysować, nie? No i tak jak to się nazywa kursywa, tak właśnie jest. Tylko nawet odwrotnie, nie? Widzicie? Kursywa tutaj. Kursywa jest. No nawet nie kończy odwrotnie, ale po prostu od góry zacząć i przelecieć i to wszystko jednym razem. A tutaj najpierw jest w jedną stronę, a później jest takie małe w drugą stronę. Czemu? Jeszcze raz, patrząc na tę literę, przeczytam wam ten werset. Zwróć się do mnie i zlituj się nade mną, bom samotny i nieszczęśliwy.
Bo tutaj może ta jedynka przedstawia Boga, tak? Góra, Dokładnie, ten Pana grzesznik przedstawia. ma się, do którego ten grzesznik musi się czepić, na no, który ma Bo ta spłatać. dwójka to jest No. Jota, nie? Jota, tutaj. Ale zobaczcie swoją drogą, że tutaj ta Jota mówi, zwróć się do mnie. A kiedy się rysuje tą dwójkę? Tą część, drugą? Na końcu. No drugą, nie? Gdzie ta pierwsza od dawna była zwrócona w kierunku tego grzesznika. Bardzo ciekawe, prawda? To ten grzesznik niekoniecznie zawsze to widział, tak? Dokładnie. Grzesznik tego nie widział. Nie widział. Nie, nie, albo nie zauważał. A swoją drogą, dlaczego nie widział ten grzesznik bardzo długo tego? Bo grzechu to przesłanie. Tak? Ale jeszcze? Jeszcze dlaczego? Zobaczcie nawet na te litery dalej. Od czego zaczyna grzesznik swoją drogę? Kut. O! Ale najpierw, zobaczcie, tutaj zaczynamy. W tym miejscu. Gdzie ten grzesznik jest zwrócony w tym czasie? Dużo. W drugą stronę, nie? Tu już jest narysowane, tak? A ta litera to jest tak jakby, no, tutaj w ogóle jest bet, nie? Czyli to stworzenie. To tam to mówimy, że ukryte w środku jest bet, nie? I ten ktoś idzie w przeciwną stronę. Cały czas nie widzi Boga. Przez jakiś czas. A jego nawrócenie potem co sprawia? Że idzie w dobrym kierunku. Dziękuję Ku sobie. Że podnosi. Dokładnie. Bardzo ciekawa sprawa. Ten dagesz, nie? Czyli ta kropka w środku. Jeżeli nie ma tej litery, to jest to. A tak w ogóle jeszcze, to ta litera tak dookoła, to jest kaf. A kaf to. Litera kaf. Tak, to są te skrzydła. I może jeszcze inaczej. To są skrzydła, tak? Jod, to mówiliśmy, że czasem to są małe skrzydełka. Czyli zobaczcie po raz kolejny na tę literę. Mając małe skrzydełka, możemy rozwinąć duże skrzydła. Nie? Małych skrzydeł przechodzimy do dużych skrzydeł. I wtedy to są usta. Tak. I ten nasz charakter staje się doskonały. Ja miałem taką te informację właśnie o tym suficie, o tym dagerzu, o tym dagerzu. To jedna rzecz. A być może to za chwileczkę dojdziemy do tego, więc. Nie? Tylko przypomnijmy sobie, co mówiliśmy, że ta kropeczka mówi. Duch Święty tym kimś, nie? I zobaczcie, że to po raz kolejny tutaj pasuje. Dlatego, że na początku swojej drogi, jak ten grzesznik jest wyciągany ze swojego stanu śmierci, to w środku nie ma Dagesza, tak? I kolejność pisania jest taka, że tu najpierw tą górną część tak piszemy, tak, później ten języczek, a ten dagesz to na samym końcu, tak? Na samym końcu.
No właśnie. A i jeszcze tutaj jest ta forma z sofitem, czyli kiedy on na końcu wyrazu. Na początku i w środku wygląda w ten sposób, ale na końcu wyrazu w ten sposób. O tym za chwileczkę będziemy mówili, jakie jest znaczenie tego. Ale na razie przejdźmy tutaj z to, że jest ukryte to bet, nie? I później przekształciła się ta litera w fenicką keta w iwri, a potem w grecką literę pi. Ja się tak patrzyłem na tę literę pi, no i w sumie rzeczywiście tak jakby dwie nogi tutaj są i poprzeczka. Tak. Dziwnie przekształcone, ale jest. No, można zobaczyć, że jakoś tam się to przekształciło, ale jakoś tam mniejsza z tym. Słowo P, nie litera P, tylko słowo P, pej, oznacza usta. I przez rozszerzenie słowo, wyrażenie, wokalizacja oraz mowa. Kolejność hebrajskiego alfabetu w kolejności P następuje po literze Ain, sugerując priorytet oczu, czyli zrozumienia świadomości, przed wyrażaniem słownym. Bo odwracanie tej kolejności, rezultatem odwrócenia tej kolejności jest bezrozumna gadanina, czapa planina. Nie? Najpierw powiem, potem myślę, tak jakby, nie? Się zorientuję. Fajna rzecz. Najpierw mówię, potem patrzę, o czym mówię, na dobrą sprawę. Wartość liczbowa litery P to 80. A to też jest bardzo ciekawe. Co oznacza litera 80? No, to jest 2 razy po 40. A 40 to? 40. To okres próby, ale 80 ma swój wymiar, czy też ósemka no, ma swój wymiar taki ósmego dnia. Każdy pierworodny miał być obrzezany, czyli że do ósmego dnia, tak, do ósmego dnia. Czyli że ósmego dnia już miał być obrzezany, czyli ta kropka już miała tam być w tym. Ta litera już miała być zakończona. Ale to też jest 2 razy po 40. 40 to jest okres próby, no nie? Tak, tak, tak. Właśnie zbawienie wyborcze, pierwsza 40. Zbawienie powszechne, druga 40. Też przy okazji. A i w ogóle ta masa tych różnych rzeczy. A i tutaj wskazują, że 80 miał lat Mojżesz, kiedy został powołany, żeby wyprowadzić dzieci Izraela z Egiptu, nie? Też ciekawa sprawa. No. Tylko... W ogóle tak gdzieś okolice 80 to był taki dobry czas na nowy początek. Bo zobaczcie, że tak na dobrą sprawę, Mojżesz miał 3 okresy po 40 lat. Tego nie? Jak miał 40 lat, sprzeciwił się Egipcjaninowi, tak zabił tego Egipcjanina i uciekł z Egiptu. Co przedstawia Pana Jezusa podczas pierwszego przyjścia, który zabił grzech i odszedł do nieba, tak? Tam, gdzie go nikt nie mógł znaleźć. Ale po kolejnym 40 latach on przychodzi podobnie, żeby wyprowadzić Izraela z Egiptu. Tak? Kiedy przychodzi Pan Jezus ponownie? Na początku tysiąclecia. Dokładnie. Kiedy zaczyna się to tysiąclecie, czyli ten dzień sądu właśnie. I teoretycznie no, wtedy zaczyna się zbawienie powszechne w tym takim, powiedzmy, sensie, no... Generalny, bo tak to imię. No i zaczynają się powoli plagi egipskie. A tutaj ja mi przywołuję jeszcze bardzo ciekawą rzecz. Psalm 90, werset 10, że dni naszych lat są lat 70. 10, tak. A jeśli z powodu siły, to one są 40 lat. No, no. Zaczynają 80 lat. 80 lat, tak. Będą poczwórne, czyli 80 lat. A jednak
Ale zresztą przeczytajmy to po polsku, bo Ja angielski. mogę No to przeczytać. przeczytaj. Tam 90, werset 10. W wieku naszego jest lat 70, a jeśli kto większy, lat 80, a to, co najlepszego w nich, to tylko kłopot i nędza, a gdy to pominie, tylko prędko odlatujemy. Wtedy prędko odlatujemy. Tak. I naszego życia lat 70, a gdy siły służą, lat 80. I jest to związane z ludzką siłą, ta 80. Abraham, kiedy wychodził z Ur, to miał 75 lat, tak? Tak, niewiele mu do 80 zostało. Kiedy Jakub wychodził z domu rodziców, chociaż ja tego jeszcze osobiście nie sprawdziłem, bo to już niedawno o tym słyszałem, miał 76 lat, tak? Wydawało mi się, że Jakub był młodzieńcem, jak on wychodził tam. A to taki młodzieniaczek już. Leciły dość. No i no, zaskoczyło mnie to, że on miał 76 lat. To tak nie wyglądał, bo on dopiero później te żony zdobywał i te dzieci zaczynał. No i tych dzieci miał tam sporo. No ale to już było, musiał być po 80, jak te dzieci tam spłacał. No bo najpierw 7 lat jeszcze za. No tak, właśnie za Rachel i za Lenę. Tak. No a później już miał, bo tam tydzień, no to załóżmy, to już był po 80 dobrze, kiedy te dzieci zaczął spłacać. No i miał jeszcze no, gromadkę dzieci. Ale jak mówię, to tego jeszcze osobiście nie sprawdziłem. To tylko jest wynik słuchania wykładu jednego z braci. Dalej, kolejna sprawa. Pytam. P jest po pierwsze i najważniejsze literą słowa jakby. Jego ustami i mową i przykazaniami. Ponieważ ono po pierwsze oznacza Słowo Boże i jest stowarzyszone z uleczeniem. No i teraz posłuchajmy, tak? Bo zobaczmy, uleczenie, nie? Psalm 107, werset 20. Przeczytaj. Psalm 107, 20. Psalm 107, werset 20. Proszę. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Słyszeliście? Tak? Co tutaj jest ciekawe? Słowo uzdrawia, tak? Tak, słowo uzdrawia. A słowo to? Prawda? Jezus. Słowo jest Jezus. Słowo Boże to jest imię Jezusa. Bo posłał. No tak. To jest słowo. Posła im swoje słowo, swego tak. Syna, żeby ich uleczyć i wyratować od zagłady. Tak. No. Wszystko się zgadza. A szczególnie też w tysiącleciu, w tym trzecim okresie, jak najbardziej. Tak. I Mateusza 8:8 oni tutaj mówią. Mateusza 8:8. I tu też jest ciekawa sprawa. Mateusza 8:8. I odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale tylko rzecz słowo, a będzie uzdrowiona sługa mój. Tak. Powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiony sługa mój. Ciekawa sprawa, nie? I Pan bardzo docenił jego wiarę, tak?
że nie potrzebuje. A dlaczego tak bardzo docenił Pan Jezus jego wiarę, tak w ogóle? No, że ten wierzył, on wierzył, że Jezus jako ten wybitny Żyd nie musi być tam osobiście. Dokładnie. Zobaczcie, że te inne rzeczy, gdzie Pan Jezus uzdrawiał, to dotknij mnie, nie? Tak, tak. Wszyscy chcieli jakiegoś fizycznego dotknięcia, nie? Albo czegoś. Tak, tak. I później u apostołów też, że musiał chociażby cień dotknąć, nie? Tak, tak. Albo szaty, albo cokolwiek. A jednemu ślepemu to nawet trzeba było dwa razy. Tak, tak. A już Tomasz był szczególnie tak wrażliwy na to dotknięcie. Jak nie włożę palca w ranę gwoździe, tam po gwoździach i dłoni w ranę w boku, to nie uwierzę. To no, wystarczy, że powiesz. Tak, wystarczy, że powiesz słowo. Zwłaszcza, że Jezus był świadomy, że słowo to jest jego natura poprzedniego jego. No właśnie. Dobrze, przechodząc dalej. Tutaj podpowiadają, że jeden ze znaczeń słowa kaf, czyli tego, co mówiliśmy o tych skrzydłach i tak dalej, jest pojemnik. Na przykład łyżka. Więc sugeruję, że litera P jest obrazem boskiej iskry, tej stwórczej iskry Boga w jego słowie. Czyli tego elementu życia, tak, tego boskiego działania w jego słowie, że to ono daje życie. Że Bóg przez swoje słowo czyni inne rzeczy. Tak, czyli tutaj jak jest ta litera, w tym pojemniku jest to J. I to ta stwórczość. I wtedy daje życie. I ten dagesz się pojawia. Jeżeli tam jest Bóg. No to poniekąd też ma to swoje odzwierciedlenie. Dobrze. Tutaj jeszcze troszeczkę innych rzeczy, ale chciałbym przejść do innej części, która jest bardzo ciekawa. Otwórzmy drugą Mojżeszową, 13 rozdział, werset 9. Druga Mojżeszowa, 13 rozdział, werset 9. I przeczytajmy od 7 do 9 wersetu. Wcześniki będzie się spożywać przez... Czyli takie placki z mąki. Wcześniki będzie się spożywać przez 7 dni, nie znajdzie się u ciebie nic spaczonego i nie znajdzie się u ciebie kwasu w obrębie wszystkich granic twoich. W tym dniu opowiadać będziesz synowi swemu mówiąc. Jest tak z powodu tego, co mnie uczynił Pan, gdy wychodziłem z Egiptu i będzie ci to jako znak na ręce twojej i jako pamiątka między oczyma twoimi, aby zakon pański był w ustach twoich, gdyż ręką przemożną wyprowadził cię Pan z Egiptu. Dziękuję. To teraz jeszcze raz przeczytaj powoli werset 9. I będzie ci to jako znak na ręce twojej i jako pamiątka między oczyma twoimi, aby zakon pański był w ustach twoich, gdyż ręką przemożną wyprowadził cię Pan z Egiptu. Dziękuję. Pokażcie literę P. I jak tutaj jest pokazane w tym wersecie? Aby zakon pański był w ustach twoich. A przed tymi ustami co jest? Ręka, ręce. Nie. Między oczyma, tak? Tak. Zobaczcie, co tutaj jest ciekawego w tym wersecie. Ten werset cały 9. Będzie ci to jako po pierwsze znak na ręce, po drugie pamiątka między twoimi oczyma, po trzecie zakon pański w usta twoich i po czwarte ręką przemożną wyprowadzić cię Pan z Egiptu. Co tu jest pokazane? Te cztery litery. Boski już charakter. Powiedziałem. Przepraszam. Cztery litery. JHWP? Nie. Boski charakter. Zobaczcie, będzie ci jako znak na ręce. Ręka, litera samych. Czyli tarcza koczata, podniesienie. Potem jako pamiątka między twoimi oczami. Ain. Zakon pański w ustach twoich. P. Gdyż ręką przymorną wyprowadził cię Pan z Egiptu. Kiedy? Egipt to jest... Egipt to? No, to świat. No, ale w języku hebrajskim to Mitzrayim. Ale kiedy Pan wyprowadzi ludzkość?
z Egiptu, z tego świata. Tysiąclecie. Tysiąclecie, dokładnie. A kiedy oni zostaną ostatecznie wyprowadzeni z tego świata? Ostatecznie. Znaczy oni, w sensie ludzkość, ludzkość. No, no na pewno zdecydowanie po małej próbie, po małej prawdzie, tak. Czyli wtedy, kiedy staną się sprawiedliwi, doskonali, czyli kiedy zakończy się cali. Czyli tutaj, w tym wersecie 9 mamy te wszystkie cztery litery, w tej kolejności, nie? Jest Samech, Ain, Pe i cali. Czyli droga święta. Bardzo ciekawe, nie? Skąd to się wzięło? No, dokładnie w tej kolejności. Tutaj te, tak sobie podają, nie? I oni mówią, znaczenie, podniesienie i siła, ten samy. Później oczy, ten Ain, oczy, wejrzenie, zrozumienie. Usta, mówienie. Tylko zobaczcie, że oni nie zauważają, że tutaj jest jeszcze to cali. Mówią, że te pierwsze trzy litery są w tej kolejności, ale później już nie zauważają, że jeszcze tą ręką przemożną, czyli potężną mocą Bożą, Pan wyprowadził was z Egiptu. Wtedy, kiedy no to cali zostało zrealizowane, że doszliście do tego cali. No ale i tak, bez tej pomocy, którą tutaj mamy w tym pliku, to mielibyśmy problem z zauważeniem nawet tej części. Ale jak patrzymy w kontekście planu Bożego i tej drogi, to pewne rzeczy są tak oczywiste, że nie potrzebują jakiegoś tam wielkiego zastanawiania się. Tak. P ma dwie formy. Zamkniętą i otwartą. Zamknięte P pojawia się na początku i w środku słów, podczas gdy forma otwarta pojawia się tylko na końcu słowa. Jaka jest tutaj lekcja z tego? Zanim przeczytamy. Otwarta forma jest tylko na początku i w środku. Przepraszam, nie otwarta, zamknięta. Tak. Zamknięta, zamknięte. P jest na początku i w środku, a otwarte na końcu wyrazy. Jak to zrozumieć? Że zamknięte P są na początku i w środku, a otwarte na końcu. No bo później to już, że tak powiem, jak już jest to zbieżność człowieka z Bogiem, no to... Jakby ta litera jest bardziej taka wyprostowana, taka otwarta. Ja to też. Myślę, że to na końcu, czyli że to już przedstawia tą zakończony okres próby ludzkości, gdzie łaska Boża, gdzie to oblicze jest otwarte w stosunku do wszystkich. Okay. Do wszystkich żyjących, którzy bez wyjątku będą pod łaską Bożą. Dobrze. Ale jeszcze raz. Z punktu widzenia człowieka. Z punktu widzenia człowieka. Ta litera, co przedstawia? Jeszcze raz. Usta. Tak. Popatrzmy na tę literę jako na usta. Na początku i w środku wyrazu są zamknięte. Na końcu są otwarte. Czyli to dobrze. Wam Ducha Świętego. Wyznają Boga. Znaczy w sensie, że są otwarte na to, co jest Bożego. Ale mogą być też bez tej litery, bez tego tegasza otwarte. Czy właściwie byłoby zaczynanie litery od otwartego? Tego tegesza? Przepraszam, nie tegesza, od tego formy sofitowej? Czy od tej otwartej formy? No nie, dlaczego?
W jakim kontekście tutaj jest pokazana ta litera? Mamy samek A i P. W tej kolejności. Czyli co jest najpierw? P potem po podniesieniu jest. Oko, czyli co to znaczy? Orientujemy się w tym, co się dzieje. Dokładnie. Uczymy się po dokładnie. Prostu, się dowiadujemy się. Tak, a potem? Myślę, to głosimy, tak? Później dopiero to głosimy, to głosimy mówimy. Więc najpierw, kiedy się orientujemy, to jakie mają być nasze usta? Zamknięte. Zamknięte. Dlatego forma ta na początku i w środku mają być nasze usta zamknięte, bo my się dopiero uczymy. A na końcu wyrazu, jak już się nauczymy, to wtedy mówmy. Nie? Bardzo ciekawa sprawa. No. Naucz się być cichy, słuchający Pana, zanim mówisz. A wtedy i tylko wtedy ta jego żywe słowo P będzie wychodzić z Twojego życia i z Twoich ust. Kolejność. Kolejność. Najpierw się naucz, potem będziesz mówić. No. Jak uczeń. Bo jak zmienisz kolejność, tak jak powiedzieliśmy, to jest szczapa planina. Będziesz mówił, ale co z tego, że ty mówisz nawet wiele rzeczy, jak tam w środku nie ma treści. Ty żeś się nie nauczył. Mówisz jakieś głupoty, które no, nie mają sensu. I tutaj są wersety, które proponują, żeby rozważyć w tym czasie. Psalm 46, werset 10. Psalm 46, werset 10. Psalm 46, werset 10. Widzę, że tutaj w polskiej Biblii to niekoniecznie będzie. Tak, 11. Przestańcie i poznajcie, że ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. W innych przekładach? Mówiąc, uspokójcie się, a wiedzcie, że ja Bóg, będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. Uspokójcie się, przestańcie, poznańska, ustąpcie. Tak? Rakowska, skończcie już. Tysiąc latka. Zatrzymajcie się. Tak? Zatrzymajcie się. Nowy przekład do słowa. Nie pokazałem na ekranie, już poprawiam się. Przystańcie. Przystańcie i poznajcie, że ja jestem Bogiem. Przystańcie, poznajcie, zatrzymajcie się. Czym mają się zatrzymać? Do czesności, w cielesności. Tam co tej pary robimy. Tak, dokładnie. Poprzedni werset mówi: On kładzie kres wojną aż po krańce ziemi. Łamie łuki i kruszy włócznie, w ogniu pali rydwany. Tak? Lubelska. Jahwe zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nasz, jest dla nas Bóg zastępów. Poczytasz ósmy werset w innych przekładach. Być może jedenasty. No to może jest inny przekład. Aha, dwunasty. Bo Pan zastępuje z nami, Bóg Jakuba jest naszym warownym grodem. No, mówię, jest tutaj problem z numeracją, bo w jednych przekładach jest on tym, a w innym tym wersem. To może dziesiąty przeczytaj w lubelski, tak. Pewnie tak. Tak, w lubelskiej to jest dziesiąty. Zatrzymajcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem, tak? Zatrzymajcie się i poznajcie, czyli najpierw swoje oczy uruchomcie. Ja jestem Bogiem. To Pan kończy wojny. Z jakiego powodu są wojny na ziemi? Z samolubstwa. Między innymi. Każdy naród chce dobrze dla siebie, tak? Tak. Co więcej dla siebie. I
i potrafią wykręcać prawdę. Tak jak teraz Rosja głosi, że cały Zachód to są faszyści, nie? Tak? I tak dalej. I taka jest ich prawda. Tak przedstawiają ten. Różne wyznania przedstawiają wszystkie inne wyznania, jako że to są heretycy i bluźniercy, nie? I jak kiedyś były wojny religijne, to dlaczego? No bo tamci drudzy głosili źle, nie? Tylko my wiemy jak. No pan tutaj kończy to wszystko. Najpierw się zatrzymajcie. To, co dzisiaj jest obowiązujące, że Pan Jezus Piotrowi powiedział, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. I do dzisiejszego dnia Kościół na tym stoi. Bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Co by to miało znaczyć? Płatka tajemnica, ale tak pisze. Po prostu nas nie zniszczą. I tyle. I my tutaj będziemy, a nam nikt nie może. Dobrze, ale to by nas odciągnęło dalej od tematu. Przejdźmy do kolejnego zaproponowanego. Izajasza 50 rozdział, werset 4. Izajasza 50 rozdział, werset 4. Pięćdziesiąty rozdział, werset 4. Izajasza, 50 rozdział, werset 4. Ty umiesz, inteligencja włącza i jak pisze tak. Izajasza, to ona na iż. Przestawia i mówi nie. Gdzieś masz? Widzisz? Tam na górze musisz wybrać imię formę. Czytaj. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. No i widać, że werset mówi bzdury, bo nie wiedział o czym mówi, nie? Dał mi język ludzi uczonych. Aby umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem, tak? Język ludzi uczonych. Czy czytajmy to w innym przekładzie? Ja mogę gdański przeczytać. Panujący Pan dał mi język umiejętny, abym umiał czasu przygodnego mówić słowo upracowanemu. Budzi mnie na każdy zaranek, pobudza uszy moje, abym słuchał tak, jako uczący się pilnie. Tak? Nowa Gdańska. Pan wiekuisty dał mi wyćwiczony język, aby umiał w porę pokrzepić sen znajomego. On budzi mnie każdego ranka, pobudza moje ucho, bym słuchał jak uważni uczniowie. Tak? Co było najpierw w tym wersecie? Język. Nie, przeczytajmy jeszcze raz. Czytajmy. Zastanawiałem się, jaka jest kolejność chronologiczna tego, co tu się dzieje. Momencik. A teraz możemy. Na przykład tutaj. Pan Jahwe mnie obdarzy językiem wymownym, był umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Jaka jest kolejność chronologiczna tego, co się dzieje w tym wersecie? Co jest wcześniej? Poranek czy przyjście z pomocą komuś? Każdego rana pobudzę me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Patrzcie, najpierw. Przyjście z pomocą. To tylko w kolejności pisania. Natomiast to jest chwila potrzeby. W chwili potrzeby, żeby umieć przyjść mu z pomocą. Ale kiedy przyjdziemy komuś z pomocą?
Pod jakim warunkiem przyjdziemy komuś z pomocą? Z Może ty językiem będziesz chciał tej ćwiczonym. pomocy, tak? Znaczy w sensie, że aha, że będzie mieć język wyćwiczony, tak? Właśnie, czyli najpierw musimy się dowiedzieć, żeby móc komuś pomagać. A kiedy się dowiemy? Jak się nauczymy sami, nie? Na każdego ranka pobudzamy ucho, bym słuchał jak uczniowie. Czyli żebyśmy się najpierw nauczyli, a potem będziemy w stanie pomagać drugim. To nie jest no, takie oczywiste przy pierwszym no, spojrzeniu na ten werset, ale to jak już się na to spojrzy, to można to zauważyć. No. Swoją drogą, tutaj jest to jeszcze o. W tym Biblii Warszawskiej jest powiedziane, tak mocno Pan dał mi język ludzi uczonych, czyli takich, którzy się nauczyli, powiedzmy, nie? Nie to, że uczonych w sensie naukowców, żeby mówić w taki sposób, że inni nie zrozumieją, bo tak bardzo mądrymi naukowymi frazami, tylko język ludzi uczonych, czyli takich, którzy się nauczyli tego, co słyszeli wcześniej. Ale zobaczcie, co on mi mówi. Dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Jak to inaczej powiedzieć, żeby pasowało do naszego kontekstu? Aby umiał spracowanemu, czyli komu? Utrudzonym. Czym? Walką z grzechem. Walką z grzechem, prawda? Odpowiedzieć miłym słowem, czyli co mu powiedzieć? Coś pokrzepiającego. A co jest pokrzepiającego? O nadziei, o słowie Bożym. Tak? A to ma swoją nazwę? Ewangelia. Dokładnie tak. Czyli żeby umieć powiedzieć temu spracowanemu o dobrej nowinie o Zbawicielu. W jaki sposób? Że ty zostajesz zbawiony, tak? Że Pan jest za ciebie umarł i że teraz jest czas, w którym możesz się zmienić. Następuje restytucja. I jak to zrobić? Ale żeby móc to mu powiedzieć i to w sposób wyćwiczony, to trzeba się najpierw dowiedzieć. Tak? A jak się tego dowiedzieć? Albo kto się tego dowiadywał? Kiedy się dowiadywał? O, to jest moim zdaniem istota. Tak? Które miało miejsce kiedy? Jak się jest nauczycielem? Kiedy się jest nauczycielem dla swoich uczniów? Co trzeba zrobić, żeby być najpierw, żeby być nauczycielem dla uczniów? Trzeba się wykształcić. Najpierw się trzeba wykształcić, tak? Bo ci uczniowie, zanim się staną twoimi uczniami, to ty wcześniej musisz być nauczony. Sam się dowiedzieć. Więc kiedy to uczenie następowało? W trakcie życia. W trakcie życia, czyli no, zanim nabyło to zmartwychwstanie, zanim inni są podnoszeni. Czyli no, szczególnie jeżeli mowa o Kościele i tak dalej, no to oni po to byli w wieku Ewangelii kształceni, żeby mogli w tysiącleciu pomagać światu, tak? I całe zbawienie wyborcze nie było po to, żeby oni zostali wybrani ze świata, bo Pan Bóg miał taki kaprys i chciał tylko im dać to zbawienie wyborcze, tak? Sensem zbawienia wyborczego jest to, że Pan Bóg co chciał? Żeby cała ludzkość to miała przez nauki. Tak. Chciał zebrać i wykształcić kadrę, która będzie podnosiła całą ludzkość. Żeby ten Chrystus był kompletny i był w stanie tą ludzkość no, podnieść. No, także. Także jak najbardziej. No dobrze, no dobrze. I tutaj jeszcze, no i tutaj ma jeszcze takie przykłady tych różnych no, właściwego i niewłaściwego używania języka, ale ja bym tu pominął. Jeszcze jest tutaj fajna sprawa. Przypowieści, 25 rozdział, werset 11. Przypowieści, rozdział 25.
A werset 11. Proszę. Czekaj chwilkę. Polskie przekłady, żaden z nich nie jest dobry. Ale przeczytajmy, no. Warszawska. Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach. A Gdańska. Jakie jest jabłko złote z wyrzezaniem srebrnym? Takie ci jest słowo do rzeczy powiedziane. Bo inne przykłady mówią, złote, na przykład tysiąclatka. Złote jabłka na sprzedaż ze srebra. Są to słowa mówione w czasie właściwym. Ekumeniczne. Słowo powiedziane we właściwym czasie jest to jak złote jabłka na srebrnych tacach. UBG. Odpowiednio wypowiedziane słowo jest jak złote jabłko w srebrnych rzeźbach. Nie? A tutaj jest jeszcze bezpośrednio z angielskiego. Słowo dobrze wypowiedziane jest jak jabłka ze złota w pictures of silver, czyli w obrazkach ze złota, tak? Albo w tych srebrnych ramach, tak? Obwódkach ze srebra. To pamiętamy z tych starszych no, artykułów, że często tak było, nie? Że w ramach jabłka w złotych, w srebrnych obramówkach. Nie? Co to ma wspólnego z tutaj z naszym tematem i z literą P? Jak myślicie? Że słowo pańskie jest prowadzi do zbawienia, jest dobrym, wartościowym. Musi być tak wyćwiczonym, żeby móc odpowiednio używać tego słowa, tak? Tak? Bo w właściwym czasie stosownie do sytuacji. A tutaj oni podpowiadają, że co to są te złote, te srebrne obramówki? No, w hebrajskim słowo gold, słowo złoto, to zahab, które kończy się literą bet. Tak? Zahab. Kończy się na literę bet. A bet to jest odświeżenie, słowo to miejsce. A słowo srebro, cesef, kończy się na literą P albo F, nie? Więc, kiedy słowo mądrości z Tory Jahwe, czyli tego bet, rezyduje w ustach w P, to co wychodzi słowo, będzie dobrze wypowiedziane i o wielkiej wartości, czyli jak jabłka ze złota w obrabówkach ze srebra. Czyli kiedy te słowa będą słowami Bożymi, no to będą drogocenne, tak inaczej mówiąc. Czyli kiedy to bet, to będzie słowo Boże, tak? Zobaczcie na... Aha, nie pokazuję. Ja tam rysuję kursorem po obrazku, tego nie pokazuję. Kiedy to... Kiedy to bet i to słowo będzie w tym P faktycznie. To wtedy jak jabłko ze złota, drogocenne, w obramówce ze srebra. No i oni tutaj mają taką zabawę słowną, że jak jabłka ze złota w obramówkach ze srebra. Czy moje słowa są appropriate, czyli odpowiednie, tak? Właściwe, pasujące do sytuacji. P. Czy moje słowa są przyjemne? Kolejne P. Czy moje słowa są czyste?
Czy moje słowa są pełne miłości? Czy moje słowa są zachęcające? I czy moje słowa są miękkie? I apolu, takie może łagodne. Łagodne. No. Uprzejme. Też może być. No. I tutaj to jest akronim wtedy z pierwszych liter tych wyrazów po angielsku daje jabłka. To taka zabawa słowna, której nie mamy po polsku. Pewnie można by to jakoś tam wymyślić. No i na koniec spojrzenie paleohebrajskie. Paleohebrajskie jest tutaj trochę dziwne, nie? Bo semickie słowo P oznacza usta. No i jest kilka starożytnych piktografów semickich, które wierzy się, że miała ta litera, jednak żadne z nich nie przypomina ust. Jedynym wyjątkiem jest południowoarabski piktograf właśnie taki. Tak jak te, no takie usta, nie? Powiedzmy. Że on właśnie blisko przypomina usta. Ja sobie popatrzę też w innym źródle, bo czemu nie? Tym God's ABCs. I oni tutaj też mają ten właśnie piktogram, widzicie? Jako ten podstawowy. Mówić, dmuchać, czyli funkcje ust. I tutaj inne wariacje. Jest takie zakrzywienie, nie? Tak jakby stopa poniekąd, nie? Albo no, można powiedzieć, że to są takie usta, albo dmuchnięcia, albo język ewentualnie. No, ja myślę, że tutaj jest jeszcze trochę do przemyślenia, co to tam może być, nie? W związku z tym, bo nie czuję, żeby tam idealnie to no, było pokazane, zrozumiałe i tak dalej, co ten piktogram miał przedstawiać. No to są rzeczywiście tak usta, można powiedzieć, nie? Jedna warga i druga warga. To być może są takie uśmiechnięte usta. Tutaj pokazują takie niby to usta, niby to nie wiadomo co. Prawda? Jakiś. Albo że dmuchnięcie, oddech. No trochę trudno powiedzieć. Oni tutaj podpowiadają, że ten piktograf ma znaczenie mówienia i dmuchania z funkcji tych ust, jak również z krańca czegoś. Tak jak usta są krańcem, krawędzią ust. Nie? Czyli krawędź. I przypominałem Psalm 150, werset 6. Niech wszystko, co ma oddech, chwali Jahwe. Chwalcie Jahwe. Może patrząc na miejsce tej litery w kolejności i funkcji, tak? Jakby to popatrzeć. Mamy samych Ain, P. A potem jest sami. Przedostatnia, tak? I z jakiego punktu widzenia to jest pewien kraniec? No przed takim usamodzielnieniem się zaczynamy, przed nabyciem sprawiedliwości, tak? Tak, dokładnie. Werset biblijny, który dokładnie mówi o tym, co powiedziałaś. Pamiętacie? Nie, to zobaczmy list do Jakuba, list Jakuba, nie do Jakuba, tylko list Jakuba, trzeci rozdział, werset drugi. Bo wydaje mi się, że to jest coś, o co tutaj chodzi. List Jakuba, trzeci rozdział, werset drugi. Przeczytajmy. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym,
który i całe ciało może utrzymać na wodzu. Widzicie? Jeśli ktoś mowy nie uchybia, to jest mężem doskonałym. Jeśli potrafimy nasze P utrzymać w ryzach, tak? To wejdziemy do cali. Jestem krawiec, nie? Jeżeli potrafimy kontrolować tu naszą mowę, nie uchybiać w niej, to że dochodzimy do tego cali. Ale zauważmy, dochodzimy do jakiego cali? Bo to jest bardzo istotne i bardzo dobrze pasuje w tym momencie właśnie tej Drogi Świętej. W jakim momencie ten, kto w mowie nie uchybia, ten jest doskonały? Jaka to jest doskonałość? Tak, ale jaka to jest doskonałość, jak nie uchybiamy w mowie? I jesteśmy w stanie utrzymać na wodę nasze ciało. Czyli żeby nie grzeszyć naszym ciele. Jaka to jest? Ale jaka to jest? Tak, ale jaka to jest? No zobaczcie, cała ludzkość do końca tysiąclecia stanie się doskonała, tak? No tak. A potem będzie mała próba. I co? I co? Wszyscy ją przejdą to tak znaczy, gładko nie, no, i bez problemu? Z założenia mają się stać doskonali, a jak tak naprawdę będzie, no to... Nie no, to, wiesz, kto dożyje do końca tysiąclecia będzie doskonały, bo inaczej by umarł wcześniej. No tak, ale jakby był doskonały, to by nie była potrzebna próba. Więc jaka to doskonałość? Równa. A konkretnie? Jakimi oni, jaka będzie ich doskonałość pod koniec tysiąclecia? Chyba teoretycznie. Tak? I zewnętrzne, nie? Której myśleć, to oni sobie będą mogli różnie, nie? Ich charaktery powinny być doskonałe, ale oni zewnętrznie są doskonali. Nauczyli się trzymać swoje ciało na wodzy, tak? Nie grzeszyć, bo gdyby grzeszyli, byłbym. Ale nauczyli się. Ale mogą w środku być hipokrytami. Że gdyby można było grzeszyć, to oni by z chęcią grzeszyli. Ale już nie grzeszą, bo się nauczyli nie grzeszyć. Tak? A Pan Bóg podczas małego okresu wypróbuje. Ponieważ na czym będzie polegała próba małego okresu? W tym kontekście to ujmując. Ludzie co zauważą w małym okresie? W sprawdzeniu ducha. No. Co zauważą ludzie w małym okresie? Zresztą mi się zaczynamy zgadzać, tak? W sensie, że... To, co się stanie, tak inaczej mówiąc? Zostanie między innymi szatan rozwiązany, tak? Co to znaczy, że szatan zostanie rozwiązany? I co to znaczy, że on zacznie mieszać? Kusić. Kusić, no i? I jak zacznie kusić, to? Pobudzać do grzechu. To zacznie pobudzać do grzechu. I ludzie? No, no tak właśnie będą się nie zachowywać, w zależności od tego, jaki tam faktycznie, jakiego będą ducha, no to tak wewnętrznie, tak, nie tylko zewnętrznie, tak. No to no, albo tam ulegną, albo nie. Tak. I jak ulegną, to co się będzie działo? No niestety przegrają w tej bitwie. Ale natychmiast umrą? Nie, w próbie. Zobaczcie, że ten okres próby będzie miał swój czas, tak? Będzie małym okresem, ale jednak będzie pełnym okresem. I ludzie zobaczą, że można grzeszyć i nie ma konsekwencji, bo do końca tysiąclecia będzie działała żelazna maska, tak? Czyli jak będziesz grzeszył, to natychmiast będziesz odczuwał konsekwencje. Ale w pewnym momencie skończy się to. Będzie można znowu bezkarnie grzeszyć. Tak mi się będzie wydawało, nie? Szatan zostanie rozwiązany, znów będzie miał pole do popisu. Proszę bardzo, teraz pokażcie, z czego żeście się nauczyli. Tutaj te osoby, które nie zmieniły swego wnętrza, a tylko się nauczyły zewnętrznie kontrolować swoje ciała, co sobie pomyślą?
No możemy grzeszyć, nie? Nie ma kary. Wyjdziesz z worka. Pewnie to nie będzie natychmiast, bo zanim się zorientują, zanim zobaczą te różne inne rzeczy, to trochę potrwa, zanim nabiorą śmiałości, żeby wykonywać to, co uważają. Nie? Ale Pan Bóg właśnie dlatego dozwoli i znowu przestanie reagować przez jakiś czas bezpośrednio na każde przekroczenie prawa. Tylko zobaczą, no o, a ten grzeszy i nic mu się nie dzieje, tak? Zobaczcie, jak to będzie odpowiadało tej pierwszej próbie, tak swoją drogą. No, Adam patrzy na Ewę, że zjadła jabłko i nie padła trupem, nie? Ewa patrzy na węża, on zjadł jabłko i nie padł trupem. To co? To pewnie... Idziemy na jabłka. Idziemy na jabłkę, bo można. Ewa przychodzi do Adama, mówi, słuchaj, zjadłam to jabłko. Żyje. I co? I co zrobisz? No i niektórzy powiedzą, no to pewnie można, nie? Ale jednak nie można. Mimo, że do końca tysiąclecia dojdą do tej zewnętrznej doskonałości, to ich środek nie zostanie przemieniony. Tylko ich hipokryzja wyjdzie na jaw. I dlatego też to jest ten kraniec, tak? Ta różnica. Tylko też zewnętrznie sprawiedliwy. No i na sam koniec wróćmy jeszcze raz do tego wersetu 16. Zwróć się do mnie i zlituj się nade mną, bo samotny i nieszczęśliwy. Tak, w tym przekładzie. Obejrzyj na mnie, zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Czy ten stan potrwa zawsze? Będzie taki do końca? W zależności od tego, jak to będzie chciał. No. Jeżeli ktoś będzie chciał się podporządkować woli Bożej i będzie chciał zmieniać swój charakter na podobieństwo naszego Pana, no to będzie wręcz przeciwnie, tak? To nie będzie się czuł samotny ani nieszczęśliwy. Natomiast jeżeli będzie takim właśnie hipokrytą, który tylko zewnętrznie coś tam próbuje, no zewnętrznie to jest zupełnie coś innego. To będzie miał wielu przyjaciół. No to będzie tak. No to będzie właśnie się czuł taki samotny, nieszczęśliwy, tak? Poniekąd. Ale zobaczcie też wtedy. Nie będzie potrzebował tego, żeby Pan na niego spoglądał, bo przecież on jest doskonały, nie? Nie będzie potrzebował zmiłowania się nad nim, bo nie będzie uważał, że jest grzeczny. Nie, nie. No tam się należy po prostu. Tak jak często przypominamy w tym kontekście, że jest całkiem prawdopodobne, że ludzie zauważą, że przecież Królestwo Chrystusa miało trwać 1000 lat, prawda? No to właśnie się kończy 1000-lecie. A potem co? Potem ludzkość ma zająć się sama sobą, tak? Bo będzie już doskonała. A tutaj dalej są ci paskudni, starożytni, młodociągłogodni, którzy do tej pory no, rządzili, tak? Ich słowo tutaj mówili o tych różnych rzeczach, ale oni mieli oddać władzę. Oni nie chcą. Dalej chcą tutaj rządzić. Oczywiście szczegółów nie znamy, jak to będzie. Tym bardziej, że jest bardzo ciekawe to, że jeżeli są takie zapowiedzi i takie myśli, to czy ludzie o tym, czy nie będą o tym słyszeli ci ludzie? Czy ich doskonałe zdolności, do jakie zostały przywrócone, doskonałej pamięci, nie będą pamiętali o tym, że takie były zapowiedzi? Mnie to bardzo ciekawi. Ale z pewnego punktu widzenia tak sobie myślę, że jeżeli przy takich jasnych zapowiedziach i tak to się stanie, to czy ktokolwiek będzie ich żałował w przyszłości? No dobrze, ale chrześcijaństwo całe czyta Biblię i tam czyta, że Izrael ma być przyprowadzony do swojej ziemi, tak? I to przy w której obecności Jezusa.
Izrael, powstało państwo Izrael, naród wrócił do swojej ziemi, a państwa chrześcijańskie są przeciwko niemu, popierają raczej Arabów. Tak, oni mają prawo, to powinni dać im z tego skrawka, który zostali tak okrojony, to powinni dać jeszcze, a Palestyńczycy mówią, nie, nie, to wszystko jest nasze. Wszystko dla nich nie ma ani pod stopą ziemi. Oni mają się wyniesie, jak nie, to my ich wyniesiemy do Morza Śródziemnego i tam zakończymy problem. A chrześcijaństwo mówi tak. I teraz, no to teraz dziwić się, że przy jasnych zapowiedziach tego, co ma się stać i stanie się i ludzkość nie zareaguje na to właściwie. Jak dzisiaj nie reaguje właściwie, mimo że wie, jaki Bóg, ale wiesz, jaki Izrael. Teraz mogą mówić, że wcale nie są świadomi jeszcze, takie wytłumaczenie, bo może powinni wiedzieć, ale no najwyraźniej inaczej. Biblia jest w każdym domu, praktycznie, nie? Czasem nawet w kilku egzemplarzach. Ale co z tego? Po prostu sobie jest i zbiera kurz, nie? A nawet jak ktoś czyta Biblię, to ile z tej Biblii rozumie? Jakieś literalne rzeczy, prawda? No, nikt mu nie wyjaśnił wielu rzeczy. Najczęściej to, co chce rozumieć, to rozumie. Dokładnie. A jeszcze, jak mówią im ludzie, że ten Izrael, o którym tam jest, to jest mowa o Izraelu duchowym, tak, to a my. Nie o Izraelu cielesnym. To my. Więc te wszystkie zapowiedzi dla Izraela cielesnego się nie mają miejsca, bo ten Izrael cielesny został przecież odrzucony za odrzucenie Mesjasza i wszystkie nadzieje, jakie dla nich są, to są dla duchowego Izraela, nie dla cielesnego. Więc bardzo możliwe, że też podczas tego mojego okresu też będą rozumieć, że to są jakieś tam inne zapowiedzi, nie? No inaczej miało być i inaczej rozumiemy i teraz... W ogóle to się nic nie sprawdza. No, a to z tym wzbudzeniem z umarłych to po prostu nauka. Genetycy doszli do takiej wprawy, że z odrobinki, cząsteczki nie są w stanie odtworzyć całego człowieka. Zobaczymy, jak to będzie. No ale cóż, ci, którzy będą tymi faktycznymi Izraelitami, o których tutaj jest mowa, to będą mówili, wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. I wtedy się zorientują, że Pan zawsze był przy nich, tylko się musieli do Niego nawrócić. No i z tymi myślami chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo za nasze rozważania. No i czekamy na początek tego tysiąclecia oraz na zakończenie tysiąclecia. I na tą ostatnią próbę. I na Królestwo Boże, które będzie trwało wiecznie. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.